Cześć, dzień dobry. Witam Was, kochani, w kolejnym vlogu. I tak wiem, mam patrzeć tu, a nie tu w podgląd. Witam Was w kolejnym vlogu. Dziś jest, słuchajcie, piątek. To jest święto, że nagrywam w piątek vloga. Ale tak, dziś jest dzień, w którym będę miała zabieg Dermapen i z tego powodu wzięłam sobie wolne w pracy. No bo zaraz Wam wszystko opowiem dlaczego. Bo w sumie mogłabym iść na kilka godzin, ale na 2-3 godziny mogłabym iść, ale nie idę, bo muszę nałożyć sobie, słuchajcie, maść przeciwbólową na twarz. Tak, wiem, to jest dziwne, bo w Polsce jak jedzie się do dermatologa czy no do osoby, która wykonuje taki zabieg, to raczej nakładają nam na miejscu, prawda, tę maść. A tu niestety jest tak, że musisz sama sobie nałożyć tą maść tam przed pół godziny przed zabiegiem w ogóle. To pan dermatolog kazał mi nałożyć tę maść 2 godziny przed zabiegiem. No nie wiem, jakieś dziwne mają tutaj te swoje zasady, ale ja wszędzie, gdzie nie oglądałam jakieś filmiki z właśnie, czy czytałam jakieś informacje, to wszędzie jest napisane, że pół godziny przed powinno się stosować tę maść. Mówię o tej maści, o tym kremie Emla. A więc mam już tę maść, kupiłam ją już chyba 3 tygodnie temu. Także tak, za chwilę będę cała biała, ale jeszcze wcześniej jadę do koleżanki, żeby mnie uczesała, żeby mi było wygodnie podczas zabiegu. Chcę tutaj taki zrobić od dobieraniec. Tutaj takiego dobierańca, a sama nie potrafię tego zrobić. Także kochani, nie ukrywam, że trochę się dygam przed tym zabiegiem. Mam nadzieję, że nie będzie mnie mocno bolało, że jakoś to przeżyję, że ta maść jednak trochę chociaż złagodzi ból. I to będzie pierwszy mój zabieg. I jeśli uda mi się pokazać, bo jedzie ze mną mój mąż. I mam nadzieję, że trochę ponagrywa, że pan doktor się zgodzi na nagrywanie. Także zobaczycie, jak to wyglądało. Pokażę się Wam przed, pokażę się Wam po. Powiem, jakie miałam odczucia, czy mnie to bolało, czy nie. I teraz jeszcze nie wiem, czy będzie ten zabieg wykonywany na całą twarz od razu, czy tylko tutaj właśnie na czoło, gdzie mam te zajebiste przebarwienie. Także no nie wiem, zobaczymy, ale całą twarz na wszelki wypadek posmaruję tym kremem, bo tak naprawdę nie wiem, jakoś się nie dogadałam z lekarzem, czy to będzie cała twarz, czy to będzie tylko czoło, także nie wiem, zobaczymy. I w ogóle pan doktor był tak miły, że, bo pan doktor w tej przychodni, w tym gabinecie dermatologicznym przyjmuje tylko i wyłącznie w poniedziałki i chyba i w czwartek albo w środę, a dla mnie zrobił ten wyjątek i przyjedzie w piątek, także był tak miły i powiedział w ogóle taką ciekawą rzecz, co dla mnie jest trochę dziwne, ale tutaj na Islandii to oni ogólnie są dziwni, także powiedział mi, że jeszcze na przebarwienia takiego zabiegu nie wykonywał, że tylko i wyłącznie wykonywał go na zmarszczki i w związku z tym zrobił mi promocję. Bo dla niego, powiedział, że dla niego to jest też bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Sam jest ciekaw rezultatów, także zobaczymy, jak to będzie. I co? Teraz może Wam pokażę się z drogi, jak jadę do znajomej. Dziś jest, słuchajcie, w miarę ładna pogoda, bo nie pada deszcz, a ostatnie 2 dni była tragedia, po prostu non stop lał deszcz, był wiatr, zimno, nieprzyjemnie, było cały dzień praktycznie ciemno.
A dziś już jest lepiej, dziś nie pada deszcz i widzę, że się przejaśnia, słoneczko troszkę wychodzi, no i nie wieje, co jest dużym plusem. Także tak, kochani. Jeszcze chyba zrobię sobie jakiś koktajl, bo będę głodna potem, będzie mi w brzuchu burczało non-stop. I tak, dziękuję. Chciałam w ogóle podziękować za, słuchajcie, przemiłe komentarze pod ostatnimi vlogami, pod ostatnim chyba vlogiem. Jest tych komentarzy w sumie niewiele, ale raczej wszystkie są pozytywne i ci, którzy oglądają i komentują, to raczej są zadowoleni i chcą więcej takich vlogów. Tutaj z Islandii. I w ogóle słuchajcie, na swoim profilu na Facebooku napisałam do Was takie pytanie, w sumie o taką radę chciałam Was się spytać, i pytam Was teraz tutaj na YouTube, bo myślałam nad zmianą nazwy swojej na YouTubie. Czemu? Myślę, że będzie łatwiej znaleźć mnie osobom, które poszukują informacji na temat Islandii. Chociaż nie wiem. Może nie, może się mylę. Nie wiem. Ale myślałam nad nazwą Polka w Islandii albo Kobieta w Islandii. Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzach, czy zostać przy tej swojej nazwie Justin East, czy jednak tą, o której teraz powiedziałam. Także będę wdzięczna, jeśli napiszecie w komentarzach na dole, co wy na ten temat myślicie. I tak, ja zabieram się chyba za robienie koktajlu. Zaraz muszę wysuszyć, bo niestety suszarką włosy, bo same mi nie zdążą wyschnąć. A się wyspałam. W sumie, a ziewam. Także tak, odezwę się do Was za jakiś czas. Trzymajcie kciuki za ten dermapen, bo chyba coraz bardziej się boję. I do zobaczenia, pa! Hej, kochani, ja już się znieczulam. Przed zabiegiem jest godzina chyba. Przed 10. A więc. Nałożyłam już sobie tłumaść Emla i nie wiem, coraz bardziej się boję chyba. Cały czas dzisiaj będę mówić o strachu, ale no niestety. Strach jest stałym elementem naszego życia, niestety. A więc tak to wygląda, już jestem uczesana, potem Wam pokażę moją fryzurę od tyłu, bo tył jest najważniejszy w tej fryzurze. Ja to, kochani, zaraz będę się zbierać jeszcze. Jakoś się przybiorę, może. Może nie. Jakoś jest mi zimno. Chyba strach tak na mnie wpływa, że jest mi zimno. I co? I zaraz będę leciała po męża i jedziecie z nami. Hej, pokazuję się Wam znowu. Minęło może dosłownie 5 minut od nałożenia tego kremu na twarz i ja już czuję się, słuchajcie, odrętwiała. Tu nad tą górną wargą czuję takie lekkie mrowienie. Tu na policzkach może mniej, ale tu nad górną wargą czuję takie odrętwienie, jak po znieczuleniu stomatologicznym u stomatologa. Także, no, ciekawa jestem, co będzie się dalej działo. Hej, jesteśmy już w drodze. Jak widzicie, krem już mi się ta maść wchłonęła. Jestem znieczulona, wydaje mi się, że na maksa. Bo jak dotykam, to tak jak. No, nie bardzo. Wydaje się, jakbym miała takie znieczulenie te stomatologiczne. Tak mi się to wchłonęło wszystko. Nie wiem, czy tak powinno być, ale zobaczymy. I jedziemy. No,
już jesteśmy niedaleko. Thank you.
zabiegu, jak widać. Chociaż tu w lusterku widzę, że jest bardziej czerwone niż w podglądzie. No ale nic, trochę bolało. Może nie tak, jak się spodziewałam, że będzie bolało, ale najgorzej było tutaj przy linii włosów i chyba tutaj. Ale generalnie nie było źle i miałam zrobiony zabieg tylko tutaj na te przebarwienie i następny zabieg mam 22 października. A więc nie było najgorzej. Będziecie mieć wszystko nagrane, macie nagrane, jak wyglądał cały zabieg. Trwało to zaledwie może nie 10 minut. No, około 10 minut. Takie coś. I co? Do zobaczenia. Może potem się jeszcze odezwę po jakichś 2 godzinach, zobaczymy, jak to wygląda, bo pewnie będzie z czasem to jeszcze bardziej puchło i będzie chyba jeszcze bardziej zaczerwienione. Także zobaczymy, co się z tym będzie działo. Aha, i pan lekarz kazał. Powiedział, że żebym smarowała to kremem Eucerin, ten Aquapor. Ja już go kupiłam i gdzieś tam jest, zaraz zobaczymy. O, ten. Także no. To jest właśnie do skóry po zabiegach, po jakichś tam takich. I nie tylko do takiej suchej skóry generalnie. To jest przeznaczony krem. Kiedyś go mieliśmy. Ja kupiłam go chyba kiedyś naszym chłopcom, jak jakąś taką przesuszoną skórę bardzo mieli. Także tak, kochani. Tak to wszystko wyglądało. Widzieliście na filmie. Także zobaczymy się potem. A i pada deszcz oczywiście. Islandia. Cześć kochani, już jestem w domku. Jestem już 4 godziny po tym dermapenie. I słuchajcie, myślałam, że to będzie o wiele, wiele gorzej wyglądało, że będę cała czerwona, jakaś opuchnięta. A tak naprawdę to teraz siedzę przy świetle dziennym i rzeczywiście tu w tym podglądzie widzę, że nie jest to tak czerwone, jak w rzeczywistości to wygląda, ale nie jest źle. Czuję tylko takie... Hej! Pomachaj! Czuję tylko takie ciepło od czasu do czasu w tej właśnie strefie czoła, a tak poza tym to jest wszystko ok. Jak widzicie, moje dziecko już jest w domu, a więc tuli się do mamusi. Buziaczki przesyła wszystkim widzom. Tak, przesyła Alanek buziaczki wszystkim widzom. Był dzisiaj w przedszkolku. No. No, fajnie było? Tak. Było fajnie. Jak zwykle dzieci są tutaj bardzo zadowolone z przedszkola. No, także myślę, że na dziś to wszystko. Chyba, że jeszcze coś ciekawego będziemy dzisiaj robić, ale nie sądzę, bo wzięłam się za sprzątanie. Także chyba dzisiejszy dzień będzie, reszta dnia przebiegnie po prostu na sprzątaniu, ogarnianiu mieszkania. Także kochani, jeśli dziś się nie pokaże, to żegnam się z wami bardzo serdecznie. Dziękuję, że byliście ze mną. Jeszcze raz dziękuję za... Dziecku się spodobało, dziecko ma parcie na szkło. Tak? Tak. I jeszcze raz dziękuję wam za komentarze pozytywne pod moimi vlogami. Jest kilka osób, które piszą, że vlogi się podobają, że żebym kręciła więcej takich vlogów, także mam nadzieję, że się zbiorę i będę częściej kręciła vlogi niż tylko w weekendy, ale no niestety chyba na razie tak pozostanie, bo tak pomyślałam, że może te vlogmasy ten będę kręciła codziennie, ale to też takie jest ciężkie do zrealizowania w moim przypadku, bo wiadomo, dzieci, szkoła, dom, lekcje,
Także to wszystko pochłania, jak wiecie, bardzo, bardzo dużo czasu. Wszystkie mamy na pewno mnie rozumieją. Trzeba ogarnąć mieszkanie, trzeba ogarnąć dzieci, trzeba ogarnąć obiad męża, jak przyjdzie z pracy. Także jest trochę do pracy, my kobiety wiemy o tym najlepiej. Ale jeśli tylko będę znajdowała czas, to na pewno będę włączała aparat i coś dla Was nagrywała. Także jeśli chcecie, żeby te vlogmasy się pojawiały, to kciuki w górę. Zapraszam do subskrypcji, żeby być na bieżąco, co się u mnie dzieje. Zapraszam na mojego Snapchata. Tam częściej w sumie wrzucam jakieś takie urywki, bo jest mi po prostu łatwiej i szybciej, nie oszukujmy się. Trochę szkoda, że one znikają po jakimś tam czasie, te snapy, no ale trudno. Coś za coś. Także zapraszam Was na Snapchata, na Instagrama, na Facebooka. Wszystkie linki wrzucę Wam na dół, na dole, także w opisie. Także wszystko będziecie mieć. Dziękuję Wam serdecznie, że byliście dzisiaj ze mną. Pozdrawiam Was, ściskam gorąco i do zobaczenia.